Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest bowiem ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Tak, kiedyś słyszałem takie pytanie. Nie trzeba się niecierpliwić, drzwi są otwarte. Kiedyś słyszałem takie pytanie, jak najprościej rozwiązać problemy z dziećmi. Wiecie, jak najprościej rozwiązać problemy z dziećmi? Najprościej rozwiązać problemy z dziećmi tak, że wyobrazić sobie, że to są cudze dzieci. Bo do cudzych dzieci to człowiek jest zawsze mądry. Nie? I w ogóle to dotyczy każdego problemu. Jak masz problem, to sobie wyobraź, że to jest cudzy problem, bo komuś to my zawsze wiemy, co doradzić. Nie? Właśnie, że jesteśmy bardzo mądrzy zawsze do drugiego człowieka, do jego spraw, do jego problemów, zawsze wiemy, co powinien zrobić, jak powinien postąpić, jak powinien się zachować, tylko gorzej nam wychodzi radzenie sobie z kim? Ze sobą samym, nie? Tymczasem okazuje się, że problem jest taki, że ja nie żyję życiem drugiego człowieka, nie żyję życiem innych ludzi, tylko żyję życiem kogo? Moim, swoim, nie? Jeżeli ja sobie nie radzę z moim życiem, to kto będzie tego doświadczał, że sobie nie radzę ze swoim życiem? No ja, nie? Jeżeli ja sobie nie radzę ze sobą i ze swoim życiem, no to ja będę odczuwał tego skutki, prawda? I można, wiecie, tak wiecznie uciekać, tak jak Jezus mówi o uczonych w piśmie i faryzeuszach, wiecznie uciekać w pouczanie wszystkich dookoła, tak, wiecznie uciekać w to, że jestem mądry dla wszystkich, prawda, i że to ja zawsze mam rację, no ale ostatecznie przed sobą człowiek co nie ucieknie, prawda, prędzej czy później okaże się, że mam na karku siebie i swoje życie i przed tym nigdzie nie ucieknę. I życie zawsze się upomni o swoje, prawda, rzeczywistość zawsze się upomni o swoje, no i tego doświadczamy. I to jest tak, że im dłużej człowiek ucieka przed konfrontacją z samym sobą, przed przyznaniem się, że ja też mam różne rzeczy do przerobienia, prawda, im dłużej człowiek przed tym ucieka, tym później bardziej krwawo to się odbywa, nie? Bardziej krwawo to się odbywa. I właśnie to jest pierwsza myśl, która mi towarzyszy, jak czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to jest właśnie pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, że właśnie tu jest taki cały problem ludzkiej pychy. Nie? Cały problem ludzkiej pychy, przekonania, które w nas drzemie, że ja wiem najlepiej, ja zrobię po swojemu, bo to przecież ja wiem najlepiej, to musi być wszystko po mojemu, prawda? Ja nikomu nie przyznam racji, nie dopuszczę do tego, żeby się z kimś zgodzić, to wszyscy mają się zgadzać ze mną, do upadłego będę walczył o to, żeby moje było na wierzchu, prawda? Cały problem ludzkiej pychy, prawda? A Jezus raz po raz przypomina nam, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, że prawda jest jaka? Prawda jest taka, że nikt z nas nie jest specjalistą od życia. Wiecie, że ja dosyć często to powtarzam,
że nikt z nas nie jest specjalistą od życia ani od człowieka. Dlaczego? No dlatego, że ja jestem człowiekiem po raz pierwszy w życiu. Jeszcze nigdy wcześniej nie byłem człowiekiem. Ktoś z was wcześniej był człowiekiem, zanim się urodził? No, nikt z nas nie był wcześniej człowiekiem przed urodzeniem. No, myśmy się urodzili, jesteśmy pierwszy raz ludźmi i dopiero się uczymy bycia człowiekiem. Tak samo jak każdy z nas po raz pierwszy żyje. Nikt z nas nie przeżył życia od początku do końca, żeby mógł powiedzieć, jak to wszystko działa, dokąd to wszystko zmierza i tak dalej. No, każdy z nas żyje po raz pierwszy, każdy z nas po raz pierwszy idzie przez życie. I to jest pytanie, czy ty chociaż wiesz, co dzisiaj się wydarzy? Czy jesteś tak stuprocentowo pewny, co dzisiaj chwila po chwili się wydarzy? No zobaczcie, nie? No a my się mamy za wielkich specjalistów od życia, od ludzi, od wszystkiego. Nie? Jezus o tym nam przypomina, że no nie nazywajcie siebie nauczycielami, bo wcale nie jesteście specjalistami. Natomiast z drugiej strony Jezus wskazuje jednak na tych uczonych w piśmie i faryzeuszów, bo co o nich mówi? Że mówi, tak, to prawda, że oni też są ludźmi takimi samymi jak wszyscy, mają swoje wady i nieporadności i też nie ze wszystkim sobie radzą, ale jest jeden szczegół. Oni są zasłuchani w słowo Pisma Świętego i przekazują wam słowo Boga, więc ich słów słuchajcie. Bo zobaczcie, ludzka pycha jeszcze działa tak, nie? Ludzka pycha działa tak, że jakby Bóg przyszedł do mnie osobiście i mi podyktował, co mam robić, to owszem, to bym go posłuchał, nie? Ale jak Pan Bóg chce do mnie mówić poprzez drugiego człowieka podobnego mi, no to już nie. Wiecie, że ja jestem egzorcystą i czasami zdarza mi się wypędzać z ludzi demony, tak? I ciekawa rzecz, że demonowi łatwiej jest uznać potęgę Boga, niż potęgę Matki Najświętszej. Że dla jego pychy ugiąć się przed Bogiem to jeszcze nie jest taka tragedia, bo ostatecznie to uginam się przed Bogiem, nie? A dla jego pychy jest potężnym cierpieniem i potężną tragedią, żeby ugiąć się przed Maryją, bo on się musi ugiąć przed kim? Przed stworzeniem. Maryja jest stworzeniem, nie? Więc to jest ciekawa rzecz, że diabła tak bardzo nie boli, że musi ugiąć się przed Bogiem, jak to, że musi ugiąć się przed Maryją. Nie? A Pan Bóg bardzo często właśnie w ten sposób działa, że jakby nie działa bezpośrednio sam, tylko właśnie wysyła Matkę Najświętszą. I to jest straszne dla jego pychy, to jest straszny ból. On właśnie by wolał, żeby Bóg przyszedł osobiście, go wywalił, no bo w końcu to Bóg to jest Bóg, to jeszcze dla jego pychy to jest jakoś tam do przyjęcia, nie? Że to jest Bóg, który mnie przerasta, nie? A tu Bóg chce działać poprzez człowieka, poprzez stworzenie, poprzez Maryję. Tak samo dla jego pychy jest ciężkie do przyjęcia, że musi się ugiąć na moje słowo, tak? Że musi się ugiąć przede mną, że musi słuchać moich rozkazów, nie? Bo musi słuchać rozkazów jakiegoś tam człowieczka, wiejskiego proboszcza, który sam w sobie też jest grzesznikiem, tak jak każdy człowiek, nie? I właśnie to jest cały czas zobaczcie problem ludzkiej pychy i zobaczcie, że ta pycha to nas bez przerwy pędzi w kanał, bo zobaczcie, ile razy w kanał nas zapędziło właśnie to kurczowe trzymanie się, że to tylko ja mam rację, ja to wiem najlepiej, ja nie dam sobie nic powiedzieć, nie? Nie dam sobie nic wytłumaczyć, nie? I człowiek, kurczę, idzie w kanał, ale za nic nie przyzna, że się pomyliłem, nie? I później właśnie tyłek za przeproszeniem zbity, nie? A tak naprawdę co doprowadziło do tego, że tyłek zbity? No właśnie moja pycha, która nie pozwoliła mi przyznać, że ja się pomyliłem, nie pozwala mi przyznać, że ktoś mi dobrze radzi, bo gdzie ja się przyznam, że prawda, ja nie wiem. A właśnie okazuje się, że bardzo często to właśnie przyznanie się, że ja nie wiem, że ja potrzebuję, żeby mi wytłumaczyć, to dopiero prowadzi człowieka do jakiegoś dobra, nie? To dopiero doprowadza człowieka do jakiegoś dobra. Tak, i wydawać by się mogło, że my właśnie tacy chorzy na pychę, bo to każdy z nas jest chory na pychę, to zostało w nas po grzechu pierworodnym, że to jesteśmy jacyś tacy godni pogardy i że Pan Bóg nam się brzydzi. I tu z pomocą przychodzi pierwsze czytanie, że
pierwszym czytaniu Ezechiel ma taką wizję. Ezechiel to jest taki prorok, który działał na wygnaniu babilońskim. Żydów to spotkało, że przyszła armia babilońska, podbiła cały kraj, zajęła Jerozolimę. Żydów zabrali, wywieźli do Babilonii, przesiedlili cały naród. Nie? No i Żydzi strasznie to przeżyli, nie? Że nie mają swojego państwa, nie mają swojego kraju, nie mają niepodległości, jeszcze na dodatek ich zabrali z ich ziemi, prawda, zabrali im wszystko. Nie? Co do tego doprowadziło? No właśnie ich pycha, nie? Ich przekonanie, że skoro my mamy prawdziwego Boga, to już hulaj dusza, prawda, Bóg nas zawsze obroni. No okazało się, że to tak nie działa, że jak ja robię wszystko po swojemu, to Pan Bóg nie bardzo ma szansę cokolwiek zrobić, no bo ja robię wszystko po swojemu i nie daję Bogu szansy. No i to ich doprowadziło właśnie do takiego upadku. I teraz zobaczcie wizję Ezechiela, proroka, który działa w czasie tej niewoli babilońskiej. Nie? Jaką on ma wizję? Że Bóg idzie, przychodzi ze wschodu, przychodzi od Jerozolimy, idzie razem ze swoim ludem na wygnanie, że z jednej strony ludzka pycha doprowadziła do upadku państwa żydowskiego, do upadku Jerozolimy, doprowadziła do tego, że oni stali się niewolnikami w Babilonie, a z drugiej strony Bóg z nich nie zrezygnował, poszedł razem z nimi w tą niewolę, żeby razem z nimi tam być i o nich się troszczyć i ostatecznie ich z tej niewoli przyprowadzić. I zobaczcie, że my przeżywamy to samo, że z jednej strony wszyscy jesteśmy chorzy na pychę, wszyscy bez przerwy kombinujemy po swojemu i w ten sposób wiele rzeczy niszczymy w życiu swoim czy cudzym, a z drugiej strony doświadczamy, że Bóg nami nie gardzi, że cały czas przychodzi do nas i chce się o nas zatroszczyć. I właśnie chodzi o to, żeby dać się tym potrząsnąć, wstrząsnąć tą miłością Boga i uwierzyć Bogu, że On nie przychodzi nas potępiać, ani nie przychodzi nam nic wypominać, nie przychodzi nas karać, tylko przychodzi, żeby nas wreszcie poprowadzić, żebyśmy wreszcie dali się poprowadzić Jemu, który jest życiem, jest specjalistą od życia, bo to On nam to życie dał. Jest specjalistą od człowieka, bo to On tego człowieka wymyślił i On nas wszystkich stworzył, prawda? Więc On wie, kim jesteśmy. I to jest właśnie to, co mówiłem o różnicy między Bernardem Świętym, którego dzisiaj wspominamy, a Abelardem Heretykiem, który miał zadatki na Świętego, ale właśnie uznał, że co ja tam się będę modlił, co mi tam Pan Bóg ma do powiedzenia, mi wystarczy mój co, mój własny rozum. Nie? I właśnie to jest ciekawa rzecz, ta różnica między nimi dwojgiem, prawda? Obaj mieli wielkie zadatki na świętych. Tylko jeden potrafił uklęknąć przed Bogiem i słuchać Boga, uczyć się od Boga, nie? O co tak naprawdę chodzi. A drugi uparcie nie, uparcie po swojemu, bo ja sobie sam to wszystko wymyślę. Właśnie w ich historii to widać, jak to działa, nie? W historii Izraela, zresztą w historii każdego z nas. Właśnie można się przyjrzeć uczciwie właśnie, dokąd mnie doprowadziła moja pycha. Moje uparte trzymanie się, że to ja mam rację, ja wiem najlepiej, ja po swojemu będę robił, po swojemu będę żył. Nie dam sobie nic powiedzieć. Trzeba uczciwie się przyjrzeć, dokąd tak naprawdę mnie to zaprowadziło w konkretnych sytuacjach w moim życiu. No i wyciągnąć wreszcie wnioski. Nie? Trzeba wreszcie uklęknąć i kogoś mądrzejszego posłuchać. Amen. Tak, dziękuję Wam, że tu jesteście i że wytrwaliście. Tak, można potraktować trud słuchania mojego kazania jako dodatkową ofiarę w intencji Tomka. Na pewno widać, mu była taka ofiara potrzebna. Właśnie, więc dziękuję Wam, że jesteście, że chcieliście się dzisiaj modlić za Tomasza i zachęcam Was, żebyście o nim pamiętali i właśnie choć od czasu do czasu się pomodlili za niego, czy odwiedzili jego grób. Właśnie warto wykonywać takie gesty miłości, żeby on tą miłość widział. Nie? Widział, że jest dla nas ciągle wart pamięci i miłości. Nie? To nie jest tak, że zmarli nie wiedzą, co my dla nich robimy. Bardzo dobrze wiedzą i właśnie potrzebują takich gestów miłości, więc Was zachęcam do takich właśnie gestów miłości wobec Tomka. Czy to właśnie chwila modlitwy, czy nawiedzić jego grób. Właśnie, żeby on wiedział, że o nim pamiętamy, że go kochamy. Tak właśnie, przeżyliśmy coś niezwykłego, nie? Że chociaż my jesteśmy chorzy
właśnie wszyscy na tak zwaną pychę i ciągle coś kombinujemy po swojemu, uważamy, że wiemy lepiej niż sam Bóg, to okazuje się, że Pan Bóg nami nie gardzi, że przychodzi do nas i przychodzi przekonywać o swojej miłości i to jest Jego sposób, żeby wreszcie nas przekonać, żebyśmy chcieli Go posłuchać, żebyśmy uwierzyli w Jego życzliwość, w Jego dobroć, że On chce naszego dobra, a nie zła, że jest nam życzliwy i że chce nas wyprowadzić z tych różnych zakamarków, gdzie żeśmy się tam wpakowali i nie bardzo potrafimy znaleźć wyjście. Właśnie uwierzyć w dobroć, miłość Boga. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Do Ciebie, Matko Szafarko.